Jare Święto. Jare Święto, poświęcone głównie Matce Ziemi w kulturze słowiańskiej, stanowi kulminację przypadającego w okresie równonocy wiosennej kilkudniowego cyklu obrzędowego związanego z zakończeniem zimy i powitaniem wiosny. Towarzyszące mu obrzędy magiczne miały wnieść do domostw energię i radość życia oraz zapewnić urodzaj i powodzenie na cały rozpoczynający się wiosną rok wegetacyjny. Najbardziej powszechnym i znanym zwyczajem było symbolizujące przepędzenie zimy topienie lub spalenie słomianej kukły zwanej marzanną. Zazwyczaj czyniono to przy szczególnym wszczynaniu hałasu, trzaskaniu z batów, terkocie i klekocie grzechotek, śpiewie i grze na wszelkiego rodzaju instrumentach. Po rytualnym, symbolicznym przepędzeniu zimy przychodziła kolej na powitanie i przyjęcie wiosny. Na wzgórzach mężczyźni rozpalali ogniska, mające dodatkowo przyspieszyć oczekiwane przyjście wiosny i słonecznych dni. Młodzi wyruszali na łąki i do lasów w poszukiwaniu wierzbowych i leszczynowych witek pokrytych pękami bazi, z których następnie budowali wiechy. Sprzątano i wietrzono całe domostwa oraz tak zwane obejście. Prano pościel i szykowano świeże odzienie. Pieczono placki, a szczególnie wiosenne kolacze. Najważniejsze było jednak malowanie jajek. Między innymi prasłowiański symbol życia, płodności i magicznej siły witalnej. Pisanka była bowiem szczególnym elementem magicznych obrzędów mogących zapewnić zdrowie i dorodność nie tylko domownikom, ale i zwierzętom gospodarskim. W tym celu zwykło się na przykład pocierać nimi chore miejsca lub toczyć po grzbietach zwierząt. Dla przepędzenia złych mocy po zakończeniu wszelkich, mogących trwać nawet kilka dni przygotowań do właściwego święta, w wieczór przedświąteczny obchodzono całe gospodarstwo i ziołami okadzano każdy jego zakątek. Nazajutrz obchodzono śmigus. Rytuał, który początkowo polegał na uderzaniu się nawzajem rozkwitłymi witkami wierzbowymi, baziami. Wierzono, iż pozwala to wygonić tak zwane złe, oczyszcza człowieka i daje mu siłę. Uwieńczeniem tego cyklu obchodów były uroczyste uczty, podczas których obdarowywano się kraszankami. Urządzane one były zazwyczaj na świętych wzgórzach, a towarzyszyły im zwykle igrzyska połączone ze śpiewem i tańcem. W pewnych regionach resztki jadła z tych uczt zakopywano w miedzach celem zwiększenia płodności ziemi. Następny dzień rozpoczynano od obmywania się w świętej wodzie. Z czasem rytuał ów przekształcił się w przedpołudniowy zwyczaj oblewania się zimną wodą zwany dyngusem. Miało to moc dodawania ludziom siły życiowej. Analogicznie jak deszcz daje tę siłę roślinom, jeszcze w późniejszym okresie śmigus i dyngus połączono w jeden zwyczaj zwany dziś powszechnie śmigusem, dyngusem. Wieczorem udawano się natomiast na mogiły przodków, gdzie wspominano zmarłych i pozostawiano dla nich jadło. Ostatnim rytuałem był zwyczaj sadzenia młodych drzewek, w korzeniach których zakopywano kawałki świątecznego kołacza. W pewnych regionach dodatkowo urządzano barwne pochody zwierząt i ludzi przebranych za zwierzęta. Szły też w nich dziewczęta w brzozowych wiankach i młodzieńcy niosący przystrojone gałązki. Korowód zamykali muzykanci, którzy hałasowali głośno, żeby wywołać burzę, deszcz i pioruny. Pierwsza wiosenna burza była bowiem postrzegana jako akt miłosny Peruna z ziemią. Dopiero po pierwszym grzmocie można było rozpoczynać wszelkie poważniejsze prace związane z uprawą roli.